Dzień dobry. Tadej Pogaczar napisał kolejny kawałek kolarskiej historii. To wcale nie mały, ponieważ osiągnął wydawałoby się nieosiągalne. Wygrał w jednym sezonie Giro d'Italia, Tour de France i Mistrzostwo Świata ze startu wspólnego ostatni raz w latach 80. -tych. Coś takiego zrobił Steven Roach. Co więcej, zrobił to w stylu wybitnym, doniosłym. Imponującym każde z jego zwycięstw, zarówno w Giro, dużej, jak i podczas Mistrzostw Świata. To była wielka, bezprecedensowa rzecz, oparta na długich, odważnych atakach w curichu Po Mistrzostwo Świata sięgnął, atakując aż 100 kilometrów przed metą. Mistrzostwa Zurichu stały jednak pod znakiem tragedii na skutek obrażeń doznanych po kraksie w wyścigu juniorek zmarła szwajcarka Muriel Thürer. Ja nazywam się Marek Tyniec i regularnie komentuję dla Was najważniejsze wydarzenia w wyczynowym kolarstwie. No i jak zauważyliście to podsumowanie najważniejszego wydarzenia w wyczynowym kolarstwie jesieni i sezonu, czyli Mistrzostwo Świata pojawia się z pewnym opóźnieniem nagrywam to we wtorek, przed południem, w sytuacji, w której Mistrzostwa Świata zakończyły się w niedzielę wieczorem. No cóż, trochę życie, bo miałem trochę obowiązków w pracy, miałem też dosyć intensywny sezon, weekend wyścigowy. Natomiast prawda jest taka, że oglądałem wyścigi ze startu wspólnego kobiet, przynajmniej końcówkę i dość sporą część wyścigu ze startu wspólnego mężczyzn. Natomiast stwierdziłem, że no, wszyscy znamy wyniki, wszyscy wiemy co się wydarzyło. Natomiast tak naprawdę. Ta, ta tragedia, która przeszła, nad którą przeszliśmy dość szybko, wszyscy do porządku dziennego, trochę zasługuje na to, żeby złapać trochę oddechu, bo niestety, no cóż, wciąż jest tak, że kolarze, kolarki umierają na wyścigach. I trzeba tak to nazwać, jeszcze raz powtórzę, kolarze, kolarki umierają na wyścigach, mamy w zasadzie co roku tragedię, nie tak dawno podczas Tour de Suisse zginął Gino teraz mamy tę młodą Szwajcarkę, Muriel Führer, Kolarzy umierają na treningach, giną pod kołami samochodów, giną na skutek obrażeń doznanych po upadkach, są narażeni na niebezpieczeństwo w wypadkach komunikacyjnych. To jest bardzo, bardzo niebezpieczny sport i wygląda na to, że na tę chwilę nie bardzo jest rozwiązaniem tego problemu. Co więcej, tutaj jest sporo wokół tego konkretnego wypadku. Jest um, sporo kontrowersji, sporo niejasności. Nie widziałem jeszcze, żeby one były wyjaśnione, żeby okoliczności tego wypadku były wyjaśnione. Wszystko wskazuje na to, że. Szwajcarka zmarła na skutek urazów głowy. No, kilkadziesiąt godzin po, po kraksie są informacje na ten temat, że organizatorzy dość długo nie byli w stanie jej znaleźć. W ogóle nie było wiadomo, że ona wypadła z trasy. Natomiast myślę, że tutaj warto poczekać na, na oficjalne potwierdzenie. Myślę, że nie najlepiej w tej sytuacji zachowuje się prezydent Pan Dawid Lapardien, który swoją drogą wyraża akces i będzie kandydował na prezydenta Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego. No, bo tak jak wspomniałem, w zasadzie przeszliśmy nad tym do porządku dziennego kibice przeszli nad tym do porządku dziennego, owszem było trochę gestów minuty ciszy tej zawodniczki były chyba zawodniczki elity kobiet były bardziej poruszone tym faktem niż elity mężczyzn bo też bliżej było do tej informacji o śmierci Szwajcarki ale w zasadzie oglądając, oglądając wyścigi zwłaszcza wyścig elity mężczyzn który rozgrywał się jako jedyny w, zasadzie w lepszej pogodzie no wydawałoby się, że nic się nie stało a stało się, no na jeszcze raz, na, na wyścigu rozgrywanym w sercu Europy, w jednym z najbogatszych krajów świata, yy, na ulicach, tak naprawdę, jednego z bogatszych miast świata. Wyścigu transmitowanego yy, na cały świat, yy, na żywo, yy, i tak dalej, i tak dalej, yy, z, z helikopterami, z GPS-em, bez radia co też jest istotne yy, być może, co o, inaczej to być może też jest istotne yy, no, zawodniczka. Dobra zawodniczka, żeby nie było wątpliwości, że to jakiś błąd. Dobra zawodniczka, prawdopodobnie posiadająca dobrą technikę jazdy, bo jeżdżąca również bardzo dobrze na rowerze górskim, nie tylko na rowerze szosowym, no, wypada z trasy i, i umiera kilkanaście godzin później. Więc to jest, to jest bardzo niebezpieczny sport. Wygląda na to, tak jak powiedziałem, że mimo całej tej technologii, która go otacza nie ma nie ma na to póki co rady, rozwiązania staje się to niestety nadal wpisane w wyczynowe kolarstwo kaski monitoring transmisję z całości wyścigów łączność radiowa, chociaż warto przypomnieć, że na wyścigach mistrzowskich tej łączności radiowej nie ma satelity Mierniki i tak dalej, i tak dalej, i, i wciąż jakby jesteśmy w tej samej sytuacji. I co w zasadzie w tym, w tym momencie, tak jak wspomniałem, co roku, co roku no musimy się mierzyć z takimi tragediami. Co jest istotne, mistrzostwa nie zostały przerwane, kiedy jeszcze nie było informacji, kiedy jakby zawodniczka była w bardzo ciężkim stanie, ale wciąż jeszcze żyła. Rodzina wyraziła tutaj wolę, żeby nie przerywać imprezy, żeby ją kontynuować. No i mistrzostwa zostały rozegrane, zostały rozegrane do końca. To jest przykry wstęp, który musiałem zrobić i no cóż, tak, no, musiałem go zrobić, ale myślę, że, że należy o tym pamiętać, I, no i co się dalej wydarzy, to zobaczymy. Ale teraz, co do samych aspektów sportowych, o tych aspektów sportowych i rzeczy doniosłych mamy wiele i jako jeden, jedna z moich nielicznych aktywności w czasie tych Mistrzostw na się tam kilka komentarzy wrzucałem w trakcie i kiedy pogaczał już był na kilometr przed metą po tym wybitnym rajdzie po tym wybitnym ataku i po thrillerze tak naprawdę, który towarzyszył temu atakowi ponieważ warto zwrócić uwagę, że to nie było tak, że Pogaczar, owszem, Pogaczar zdominował ten wyścig, ale no, musiał sięgnąć bardzo, bardzo głęboko do swoich zasobów, aby utrzymać, aby utrzymać przewagę. No i tutaj Pogaczar, kiedy miał około kilometra przed metą, to... Pozwoliłem sobie zatwitować, że tak naprawdę te doniosłe, wiekopomne sytuacje, które ostatnio oglądamy dość często, które piszą historię kolarstwa, tak naprawdę zaczynają nam powszednieć. Bo co wyścig, to dzieje się coś wyjątkowego, co zawodnik, co, wiel, co kolejny wielki talent, ten też kolejny wielki talent, faktycznie bije rekordy dokonuje tych no, wybitnych tych wybitnych m, czynów które powodują że będziemy o nich wspominać e, tutaj mamy poza pogaczarem mamy Remke Event który w jednym roku wygrywa e, który w jednym roku wygrywa raz że na igrzyskach olimpijskich jazdę indywidualną na czas i wyścig ze startu wspólnego ale jeszcze powtarza jazdę indywidualną na czas m, na mistrzostwach świata Remco Pool ewidentnie jest no, najwybitniejszym obecnie specjalistą jazdy na czas i jednym z największych kolarzy obecnie no i zgłasza akces do tych najwybitniejszych kolarzy w historii sportu, w historii kolarstwa jak najbardziej. Natomiast no, do pogaczara realnie i do tego co robi pogaczar nie ma podejścia. Warto tutaj też wspomnieć o tym, że ten wyścig Remco Ewentpula również był nietypowy, również był wyjątkowy, ponieważ Ewentpul musiał się zmagać z defektem tuż przed startem, spadł mu łańcuch, w tym całym zamieszaniu nie założył licznika, w związku z tym jechał w cudzysłowie na czuja, nie mając wglądów w wartości mocy, które generuje, co jakby podważa trochę co podważa trochę opinię o tym, że Współcześni kolarze nie potrafią sobie radzić bez technologii. Otóż, jak widać, potrafią bardzo dobrze. Natomiast, no, mieliśmy, tak jak wspomniałem, że w wyścigu ze startu wspólnego mieliśmy thriller. Tak również w jeździe indywidualnej na czas mieliśmy thriller, ponieważ różnica między Remko a Ganną, być może ze względu na ten brak miernika mocy, zaczęła topnieć w samej końcówce. No i Gannie zabrakło zaledwie 6 sekund, by pokonać Remko. A filopoganna, pamiętajmy o tym, że jest. Wybitnym, wybitnym specjalistą jazdy na czas jest rekordzistą w jeździe godzinnej. Swoją drogą, właśnie a propos tych wiekopomnych, a propos tych wiekopomnych dokonań, no to tak, ten rekord z Ganny. Pobity już jakiś czas temu, to jest znów jeden z tych bardzo, bardzo doniosłych faktów, które dzieją się w obecnym kolarstwie. Remko powtórzył zwycięstwo w jeździe indywidualnej na czas. Powtórzyła je również Grace Brown. Szkoda, że Grace Brown kończy swoją karierę, zapowiedziała swoją karierę, zapowiedziała zakończenie swojej kariery. Ale co jest istotne, Grace Brown o 16 sekund, prawie 17 sekund pokonała Demi Vollering Demi Vollering, która ewidentnie w tym roku. No, coś poszło nie tak, coś poszło nie tak i no, nie może, nie może sięgnąć po ten największy trofea, ale pojechała bardzo dobrą czasówkę. Natomiast Demi Vollering, Demi no cóż, no, przegrała wyścig ze startu wspólnego, który był do pewnego stopnia uszyty dla niej, ponieważ trasy wyścigów ze startu wspólnego były. Były bardzo trudne. To nie były hardkorowe góry, to nie były bardzo strome podjazdy, natomiast jak na wyścigu Mistrzostwa Świata, one były stosunkowo długie. No i przewyższenia było dużo w wyścigu mężczyzn grubo ponad 4000 metrów przewyższenia. W związku z tym wszyscy, wszyscy dojeżdżali do mety bardzo zmęczeni, tym bardziej, że poza wyścigi mężczyzn, wyścigi rozgrywały się, rozgrywały się w złej pogodzie, co również powodowało, że trudniej było zarządzać energią, Trudniej było kończyć te wyścigi w naprawdę, dobrej, w naprawdę dobrej dyspozycji. W związku z tym, no, Wollering, druga na czas, chyba chciała tutaj sobie to odbić w wyścigu ze startu wspólnego, a skończyło się tak, że tytuł obroniła loty i Lotte kopeki zafiniszowała z niewielkiej grupki, z niewielkiej grupki, która się troszkę powiększyła tuż przed finiszem. Drugie miejsce zajęła Chloe Digert, która. Chloe Eiger, która do tej grupki dojechała, a Holenderki, Wolering i Vos, tak naprawdę, no troszkę na własne życzenie i nie mogąc chyba się porozumieć, albo nie, nie mogąc nie mogąc, okiełznać swoich ego i, i znaleźć wspólnego interesu, przegrały, przegrały, bo Wolering piąta Przedostatnia z pierwszej grupy, a WOS ostatecz, ostatecznie ósma też jakby no, nie, nie przyprowadziła swojej grupki, swojej grupki na mecie. Także wyścigu te kobiet: Lotte kopeki Chloe Dagert i Elisa Longoborgini jako trzecia Longoborgini, która próbowała zaskoczyć rywalki czy też rozegrać finish takim atakiem chwilę, chwilę przed. Reską. Jednak w jej wypadku to się nie udało. No i Lotte Kopeki, która coraz lepiej jeździ po górach, dobrze jeździ na czas, ale wciąż jest tą zawodniczką raczej po tej stronie bycia sprinterką, czy też zawodniczką specjalizującą się w klasykach, ma drugi raz tytuł Mistrzyni Świata. Natomiast nie ukrywajmy, że ze względu na to, jak ten sezon się układał ze względu na to jaką dominację pokazywał tadej pogaczar w zasadzie w każdym wyścigu w którym startował w tym roku no najbardziej czekaliśmy na wyścig Elity mężczyzn i czekaliśmy na to aby wydarzyła się historia i ta historia się wydarzyła mm. I chyba nikt się nie spodziewał, że ona wydarzy się w ten właśnie sposób, ponieważ atak na Mistrzostwa Świata, mając do dyspozycji, jakby, jakby na to nie patrzeć, liczną i mocną drużynę, atak z tak daleka mm, brzmi jak wariactwo. Bogaczar zresztą stwierdził, że no, może to nie było najmądrzejsze. Ale to zrobił, wytrzymał. Trzeba wspomnieć, jakby pomoc przez dość krótki, ale jednak być może ważny czas Jana Tratnika, który jechał wcześniej w ucieczce dnia. Natomiast Pogacz no, poszedł de facto na solo. Poszedł de facto na solo i, no i utrzymał. Utrzymał, choć trzeba powiedzieć, że zwłaszcza na ostatnim okrążeniu. Jego przewaga zaczęła topnieć. Być może Pogaczar miał znów problem z właściwym odżywieniem. W pewnym momencie wzywał samochód techniczny, ponieważ na bufecie, na, na Mistrzostwach Świata, które rozgrywają się na, na rundach, co do zasady bufety są stacjonarne, trochę tak jak w wyścigach przełajowych czy jak w wyścigach, w wyścigach MTB. I nie chwycił, nie chwycił jednego bidonu, potem wziął drugi, od, Kolejnego masażysty, ale dość szybko zaczął wzywać samochód techniczny, który podał mu jedzenie, więc może być tak, że w ferworze walki faktycznie pogaczar. Faktycznie Pogaczar no gdzieś zapomniał o, o odżywianiu i ta jego przewaga zaczęła w pewnym momencie top, topnieć, natomiast ostatecznie wytrzymał, w końcówce realnie zebrał siły, a z kolei jego rywale zaczęli, zaczęli się troszkę za bardzo czarować, atakować, myśleć już o srebrnym medalu. No i prawda jest taka, że ten srebrny medal wywalczył troszkę, troszkę niespodziewany Ben O'Connor bohater hiszpański Vuelty, który bardzo długo bronił koszulki lidera na Vuelcie, ostatecznie skończył drugi w tym roku na Giro d'Italia, czwarty, no i srebrny medal na Mistrzostwa Świata, więc piękna sprawa, no i też tutaj no ograł, ograł takim dość śmiałym atakiem w końcówce zawodników bardziej faworyzowanych. ewentualnie ewidentnie, ewidentnie w końcówce trochę zaczęło brakować, natomiast no, mimo, że Belgowie się napracowali i próbowali tutaj go wyprowadzić na dobrą pozycję, gonili Pogaczara, być może trochę za mocno, za mało konsekwentnie, a za mocno. Natomiast to jest ciekawe, że ten bardzo, bardzo ciężki fizycznie wyścig z bardzo dużym przewyższeniem, bardzo dobrze wytrzymał Matthew, Matthew Van który ostatecznie finiszował trzeci i pierwszy z grupy pościgowej, co jest, no, co jest dość istotne i doniosłe. Van Der Poel będzie startował w Lombardii, wydaje się mało prawdopodobne, aby mógł ją wygrać, no ale kto wie, kto wie. Po raz kolejny w ciężkim, burzystym klasyku melduje się na podium, bo warto wspomnieć, że całkiem dobrze pojechał w tym roku w Lierz-Baston-Lierz. Ewent też ostatecznie piąty. Szósty Mark Hirschi, który w końcówce próbował kontratakować i gonił. Znajdujących się między tą grupą pościgową a Pogaczarem Benachili i Tomas Końca. Tomas skuńc w ogóle fantastyczny sezon, ten zawodnik, ten Łotysz z Ekipy Treka. Rewelacyjnie spisuje się w klasykach, jest jednym no, z zawodników, którzy decydują o obliczu rywalizacji w tegorocznych wyścigach klasycznych. Trochę szkoda, że nie jest w stanie tutaj sięgnąć po, po zwycięstwa, ale, ale myślę, że ta jego pogoń za, za podium w monumentach, pogoń za wygraną w ważnym klasyku albo w monumencie. To będzie motyw przewodni najbliższych kilku wiosen, i trzeba, trzeba o tym pamiętać. Też w pewnym momencie, kiedy właśnie Pogaczar zaczynał słabnąć, do kontrataku z tej grupy pościgowej przystąpił henrik Mas i nawet Pomyślałem, kurczę. No jeżeli to gonią Bogaczara, jeżeli Bogaczar faktycznie ma, przeżywa trudne chwile, to Henryk Maas ma spore szanse, bo chociaż nie kojarzy się z zawodnikiem szczególnie dynamicznym, to należy pamiętać o tym, że Henryk Maas podczas jesiennych klasyków kilka lat temu był tym zawodnikiem, który był w stanie na sanduce pokonać. Deja Pogaczara. Ostatecznie jednak Pogaczar, tak jak wspomniałem, dojadł, nadrobił braki energetyczne, przejechał ostatni długi podjazd, wytrzymał, do mety miał już tylko zjazdy i mógł sobie pozwolić na kilka chwil celeb celebrowania swojego zwycięstwa. No i tak, to jest rzecz historyczna, to jest rzecz wiekopomna. Kolarstwo oglądam od Połowy lat 90., pierwsze mistrzostwa świata zawodowców. O ile pamiętam, oglądałem wyścig, końcówkę wyścigu w Japonii. Później te wszystkie europejskie mistrzostwa świata, jak najbardziej, były dla mnie takim highlightem. Jako młodego chłopaka, tak naprawdę, chodziłem do podstawówki wtedy, ale oglądałem, było to zawsze dostępne. Pamiętam bardzo dobrze, bardzo górzyste mistrzostwa w Kolumbii, w Duitamie. Natomiast, i, i były te, były te wielkie chwile. Tak? Nawet jeżeli po, po latach okazuje się, że one były skażone dopingiem i realnie. No, ci zawodnicy z lat 90. czy ze wczesnych 2000., to byli sportowi oszuści. To no, w chwilach, kiedy to oglądałem, budziło to bardzo duże emocje. Natomiast no, tegoroczne dokonania Tadeja Pogaczara y, przebijają to wszystko. Po prostu przebijają to wszystko, y, zarówno jeśli chodzi o objętość, liczbę punktów, zwycięstw, które odnosi Tadej Pogaczar, y, bo tak naprawdę y, w rankingu, y, w którym drużyny rywalizują o licencje World tourowe, y, sam Tadej Pogaczar, y, Byłby w stanie zapewnić sobie sam osobiście jednoosobową licencję autoturową. Na no to wygranie Giro i Touru w jednym roku i Mistrzostwa Świata nie powtórzy się bardzo często. No, chyba że pogaczasz, zrobił to po raz kolejny. No i tutaj należy sobie zacząć zadawać pytania o to, co Słoweniec jeszcze będzie robił. Wspominało. Że być może w przyszłym roku będzie celował w dublet Tour Vuelta, a Mistrzostwa Świata, które będą rozgrywane na bardzo górzystej trasie w Rwandzie, no również, również będą sprzyjały Bogaczarowi. Należy pamiętać na koniec, że ten sezon był sezonem specyficznym i wiele elementów złożyło się na korzyść Tadeja Bogaczara. Z jednej strony on sam zrobił bardzo duży, bardzo duży progres, rozwinął się jako zawodnik, zmienił, zmienił w tym roku trenera, zmienił, zmienił nieco sposób trenowania, wyeliminował swoje słabości, takie jak jazda w wysokiej temperaturze, takie jak długie podjazdy na dużej wysokości. Głównym problemem, który przy nim został, jest ten problem z odżywianiem. W ferworze walki zdarza mu się zapomnieć i zdarza mu się nie dojeść. Obserwowaliśmy to na Tour de France podczas etapów w masywie centralnym. Podobno na Giro również miał gorszy dzień, tylko nikt go nie zauważył. No i Tadej Pogaczar jest Tadejem Pogaczarem i jego największą słabością jego największym rywalem jest być może w tym roku on sam, ponieważ faktycznie daje się ponieść emocją nie tylko w kwestii właśnie niedojadania, ale czasami zbyt optymistycznego podchodzenia jednak do swoich możliwości. No i te jego szarży, te jego ataki choć są spektakularne, no to często często tak naprawdę są problematyczne, bo no, wymagają wymagają naprawdę, naprawdę bardzo długiej, samotnej jazdy przed peletonem, czy przed grupą pościgową, a w kwestii jeszcze raz tych pozytywnych zbiegów okoliczności, pozytywnych dla Pogaczara, to pamiętajmy o tym, że w wyścigu dookoła Krajobasków tak naprawdę dość mocno osłabili się jego rywale Winnigor. Evenpool problemy w tym sezonie również miał, Primoz Roglic wypadł z Tour de France po Kraksie. Co więcej, Giro d'Italia Italia było stosunkowo, jak na Giro d'Italia, Italia, stosunkowo małogórskie, to też jest istotne. Co więcej niektórzy zrywali, jak Remko Event Pool postawili nie na Mistrzostwa Świata, a na Igrzyska Olimpijskie, w których z kolei Pogacar nie wystartował. Także jak widzicie, poza wybitną jednostką, taką jak pogaczar do tego, aby tak historyczny moment jak wygranie Giro Touru i, i Mistrzostwa Świata w jednym sezonie. Żeby to się zadziało e, musi być e, wiele innych składowych i wiele elementów musi pójść po myśli takiego zawodnika. E, tak czy inaczej Tadej Pogaczar napisał historię. Byliśmy po raz kolejny e, świadkami historii sportu, historii kolarstwa. No, i wielka, wielka szkoda, że ta historia została napisana w tak przykrych okolicznościach, bo jeszcze raz muszę tutaj wspomnieć o tym, że wyścig w Curichu i wygrana tęczowej koszulki przez Tadeja Pogaczara wydarzyła się kilkadziesiąt godzin po tym, gdy w wyścigu juniorek. Z trasy wypadła młoda szwajcarka Muriel Furrier, która na skutek obrażeń zmarła. I pamiętajmy o tym, bo. O, inaczej, nie przechodźmy nad tym do porządku dziennego, bo uważam, że nie powinniśmy. Także moi drodzy, to by było na tyle. Jeszcze to nie jest koniec sezonu, choć tak naprawdę przy tak długim sezonie, tak naszpikowanym, tak naszpikowanym wielkimi celami, wielkimi wydarzeniami, to Mistrzostwa Świata realnie były jego ostatnim aktem. Lombardia i Paryż Tour będą raczej. Epilogiem, choć y, zobaczenie y, Tadeja Pogaczara, który kolejny raz y, wygrywa di Lombardia, tym razem w koszulce mistrza świata, y, będzie zapewne czymś wielkim. Także moi drodzy, dzięki wielkie. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć.